Cześć. Dzisiaj stworzymy utwór w stylu reggae. Intro. Dzień dobry moi kochani, z tej strony Boniface, witam was w kolejnym odcinku Self-Made Beats i kłaniam się nisko, jak zwykle. Moi kochani, dzisiaj stworzymy sobie utwór w stylu reggae. Będzie zatem bujająco, będzie zatem dosyć wesoło, chilloutowo, będziemy mogli troszeczkę pobujać głowami do tego rytmu. Będziemy używać kilku instrumentów, w tym gitary, będziemy używać pianina, będziemy używać instrumentów dętych, tutaj mam na myśli głównie trąbkę, będziemy używać organów elektrycznych, czyli takie instrumentarium generalnie, które jest dosyć specyficzne, używane bardzo często w tym gatunku muzycznym. Do tego mamy, słuchajcie, bas standardowo, no i perkusja złożona z kilku sampli. To tak tytułem wstępu. Omówmy sobie po kolei, z czym będziemy dzisiaj działać. Na początek, tak jak widzimy, działamy w tempie 72 BPM-ów, więc takie klasyczne, regowe tempo, bardzo, bardzo, bardzo powolne, takie można powiedzieć właśnie luzujące, więc jak najbardziej to wszystko się zgadza pod tym kątem. Dalej, co mamy? Jakie mamy sample? Mamy kick, który brzmi w ten sposób. Dosyć specyficzny, słychać, że to jest z żywych bębnów sample. Dalej snare. Znowu słychać, że to jest sample z żywych bębnów. Dalej drugi snare. Troszeczkę ciemniejszy, ale to też ma troszeczkę więcej niskich częstotliwości, stąd one fajnie będą się ze sobą zgrywać, jeden z drugim. Mamy tomy, które będziemy tutaj stosować do zamknięcia pętli, stworzenia swoistego przejścia w kolejną część utworu, powiedzmy, bądź w kolejną pętlę, to jeszcze zobaczymy. Dalej mamy tamburyn, który raczej będzie stanowił charakterystyczny element rytmiczny, ponieważ perkusja w utworach reggae jest dosyć specyficzna i w tym wypadku może mieć też znaczenie to, w jaki sposób rozłożymy tamburyn. Dalej crash, który będzie nam służył głównie za zaznaczenie początku pętli. Dalej mamy bas. To jest biblioteka Direct Wave o nazwie Templated. Jeśli nie wiecie, gdzie ją znaleźć, otwieracie sobie przeglądarkę, wchodzicie w folder Packs, wchodzicie w folder Instruments, Bass i macie tutaj Templated. Przerzucacie ją tutaj, program wam ją odpala i już możecie używać waszego instrumentu. Natomiast my już mamy ten instrument tutaj wrzucony, więc sobie go skasujemy i możemy działać na tym, który mamy wgrany. Dalej mamy pianino. Wtyczka nazywa się Piano One. Jest darmowa, możecie ją pobrać z sieci. Brzmi całkiem znośnie, przyzwoicie, więc jak najbardziej. To są sample w ogóle zgrywane z żywego pianina, więc jak na rzecz, słuchajcie, darmową, to myślę, że jest świetne. Dalej mamy, słuchajcie, gitarę. Raczej będziemy korzystać z tych nut bardziej basowych, zbliżonych do basu. To jest też biblioteka Direct Wave, tym razem o nazwie Strat Mute. Teraz tak, jak ją znaleźć? To jest mniej więcej ten sam folder, instrument, tym razem gitar i macie ją dokładnie tutaj, uruchamiacie ją analogicznie do wtyczki basowej. Dalej mamy trąbkę. To jest wtyczka DSK Brass, która właściwie posiada tylko i wyłącznie brzmienia instrumentów dętych. Darmowa, można ją pobrać, polecam serdecznie, bo jak na darmowe narzędzie jest całkiem okej, całkiem przyjazna w użytkowaniu. No i organy. Wtyczka FreeST Gutter Snipe. Już kilkakrotnie jej używałem na odcinkach, więc podejrzewam, że ją znacie, jeżeli oglądacie mnie regularnie. Jest darmowa, też można ją swobodnie pobrać. I moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o selekcję dźwięków, wstęp. No i cóż, moi drodzy, widzimy się w etapie kompozycji. Dobrze, moi kochani, wiemy już, z czym będziemy pracować, więc najwyższy czas, aby przejść do kompozycji. Będziemy musieli przejść przez kilka instrumentów, ale najważniejsze i najbardziej newralgiczne dla naszej
dzisiejszej pracy będzie stworzenie dobrej partii pianina, ponieważ ona będzie definiować klimat i nastrój utworu. Ja oczywiście już mam tutaj wszystko rozpisane, więc pójdzie nam to w miarę sprawnie, mam nadzieję, i spróbujmy teraz zaprogramować sobie partię pianina. Uderzenia pianina będą dosyć specyficzne, ponieważ będą pojawiać się w konkretnych momentach naszej kompozycji. Charakterystyka tego wszystkiego będzie polegać na tym, że będziemy mimo wszystko uderzać pomiędzy uderzeniami metronomu. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Metronom uderza na tych ciemniejszych liniach. My będziemy dokładnie w połowie wklejać akordy pianina. Zobaczmy po kolei, co musimy tutaj, że tak powiem, zastosować, żeby to miało ręce i nogi. Zaczniemy od nutki D. W oktawie szóstej nuty będą bardzo, bardzo krótkie i to też jest specyfika, słuchajcie, specyfika reggae. Najlepiej by było generalnie, gdybyśmy mieli do dyspozycji żywego gitarzystę, który te nuty zagrałby na gitarze. My natomiast dysponujemy tylko i wyłącznie pianinem, które też nie jest złym rozwiązaniem i może ewentualnie posłużyć jako element, który zastąpi nam, słuchajcie, gitarzystę. Na razie te akordy będą brzmiały tak. Dokładnie. Bardzo ważne jest to, żeby te nuty były bardzo, bardzo krótkie. One mają zaznaczać rytmikę w pewnym sensie i też kontrapunktować perkusję, która będzie dosyć rozstrzelona i no, dosyć niestandardowa, jeżeli nawet przyjąć by za punkt wyjścia taką standardową perkusję w utworach na przykład popowych, więc musimy brać to pod uwagę i też dosyć specyficznie rozkładać nasze nuty w tym przypadku. Ok, mamy drugi akord. Działamy bardzo podobnie, czyli ustawiamy go pomiędzy uderzeniami metronomu na drugim takcie. Na trzecim takcie zastosujemy troszeczkę inne nuty, ponieważ zastosujemy tak naprawdę przewrót tego akordu, który mieliśmy na drugim takcie. Przewrót polega na tym, że nuty, które znajdują się na dole bądź na górze, przesuwamy w górę bądź w dół. My w tym wypadku stworzymy przewrót z nutki F i przerzucimy ją oktawę do góry. To jest dokładnie ten sam akord, tylko że zmieniamy jedną nutę, tak naprawdę. Jeśli dobrze widzę, tak, zgadza się, to jest dokładnie ten sam akord, więc bardzo prosta sprawa. No i idąc dalej, mamy, słuchajcie, dokładnie ten sam akord, tak naprawdę, tylko że musimy zejść o pół tonu z nutą F. Natomiast ostatni akord w czwartym takcie pozostaje bez zmian. Posłuchajmy, jak to brzmi. I mamy bardzo fajny, regałowy, rytmiczny element, tak, spajający tak naprawdę wszystko w całości, nadający mu jakiejś fajnej charakterystyki. Teraz skopiujemy sobie górne nuty w oktawie, więc z oktawy szóstej przechodzimy do oktawy piątej na nutkę D. Od razu wszystko wydaje się pełniejsze. Spróbujmy jeszcze, słuchajcie, skopiować nutki dolne tych akordów. Myślę, że to może dosyć fajnie zadziałać. Też w oktawie, czyli zejdźmy do nutki G4. I super, troszeczkę przyciszmy te nuty, żeby nie dominowały. Poczekajcie jeszcze moment, ja muszę sprawdzić jedną rzecz. Oczywiście mamy zbyt nisko ustawioną latencję, dlatego słyszymy te takie pstryknięcia w dźwięku. Nie do końca chcemy je słyszeć, prawda? Zobaczmy teraz. Mamy dosyć agresywną, wyrazistą partię pianina, bardzo fajnie. Teraz możemy swobodnie przejść, słuchajcie, do basu. Myślę, że bas byśmy musieli tutaj bardzo fajnie wykombinować, ponieważ będzie on też jakby kontrapunktował perkusję w pewnym sensie.
Zobaczmy, co możemy zrobić. Zaczniemy sobie od nutki, myślę, że D5, ponieważ jest dosyć przyjemna i wiem, że będzie tutaj dobrze pasować, więc zastosujmy sobie nutkę D5. Mniej więcej w ten sposób, mniej więcej do tego miejsca. Następnie przejdziemy do nutki niżej, do nutki G. Musimy też basem wspomagać rytmikę, ponieważ to będzie element sekcji rytmicznej. W tym wypadku perkusja akurat nie do końca spełnia to zadanie. Ona będzie dosyć rozstrzelona, jedynie tamburyn będzie wspomagał rytmikę poprzez to, że będzie ją jasno nakreślał. Na razie kombinujemy sobie w tym kierunku, żeby nasz bas też brzmiał dosyć ciekawie, więc tak i następnie nutka wyżej. O, w tym miejscu. I bas będzie prosty, będzie uderzał tylko na początku, na pierwszej połowie taktu. W każdym przypadku, tym razem jednak zastosujemy troszeczkę inne nuty. Zejdziemy oczywiście niżej. W ten sposób. Następnie, słuchajcie, zejdziemy niżej z tymi nutami. Do nutki F. No i zakończymy nutką G. Ale zróbmy piątkę, słuchajcie. Zróbmy piątkę, bo to będzie dosyć fajny kontrast. Szczególnie po nagromadzeniu tych takich nut niskich będzie to fajna odskocznia dla słuchacza, jeśli chodzi o linię basową. Posłuchajmy. Myślę, że całkiem przyjemnie. Skróćmy tylko tę ostatnią nutkę, żeby nie była tak długa. Raczej zróbmy ją w takim stylu. I całkiem okej. Okay. Teraz skopiujemy sobie, słuchajcie, skopiujemy sobie po raz kolejny te partie na takt trzeci, z tym, że zastosujemy inne nuty. Zobaczmy. Jest całkiem okej okay w mojej opinii. Teraz spróbujmy przejść do taktu czwartego. Tutaj zastosujemy tę samą rytmikę, ale inne nuty. Zacznijmy od nutki E, następnie, słuchajcie, zejdziemy, zdaje się, do nutki C, dokładnie. W ten sposób i ostatnia nutka to będzie nutka D5. Bardzo przyjemnie się tego słucha już na tym etapie. Słuchajcie, spróbujmy jeszcze może zamknąć jakąś pętlę przy czwartym takcie. Nie powiedziałbym, że jest to idealne zamknięcie, ale w jakiś sposób nam te pętle finalizuje, więc zostańmy przy tym. I tak naprawdę mamy już dwa instrumenty. Zostały nam trzy. Ja teraz zająłbym się, słuchajcie, trąbką, ponieważ tak naprawdę będzie to najtrudniejsza partia do stworzenia ze wszystkich. Ja wiem, bo tworzyłem już ten utwór, odtwarzamy go w tym momencie. Nie wiem, czy uda mi się dokładnie odtworzyć tę partię. Zobaczymy. Natomiast zacznijmy, słuchajcie, od taktu numer jeden. W takcie numer jeden będą pojawiać się dokładnie trzy akordy. Zaczniemy od nutki D6. Następnie nutka A sharp, następnie nutka F5 i następnie nutka C. To jest akord numer 1. Następnie zaczniemy nutką C6, następnie nutka F5, D5 i C. Nawet myślę, że moglibyśmy zrobić tak.
Okej. I teraz, moi drodzy, zrobimy tak. Nutka D. Nutka G. Super. Nutka F. I nutka D. Zobaczmy. Całkiem przyjemnie, prawda? Ten takt będzie brzmiał dokładnie tak samo jak takt numer 3, więc te nutki możemy od razu sobie skopiować. Teraz tak, zaczniemy od taktu numer 2. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, jaka tutaj była rytmika, więc będziemy na pewno troszeczkę kombinować. Teraz tak. Postaramy się dopasować wszystkie nuty tak, jak powinny być, nie skupiając się na tym, jaka teoria za tym stoi, bo moja teoria stoi za tym taka, że dużo działam na słuch i w tym momencie myślę, że też to się sprawdza, słuchajcie. Teraz tak, nutka F, nutka C, nutka A, następnie nutka F ponownie, więc działamy w oktawie. Okej, następnie D, A, F i D. D. Okej, następnie nutka F, nutka A sharp, więc wprowadzamy troszeczkę napięcia mimo wszystko. Nutka F i nutka D. Okej, następnie nutka G, więc troszeczkę niżej schodzimy z energią, następnie nutka D i następnie nutka A sharp. Troszeczkę niżej musimy zejść po to, żeby później wypłynąć troszeczkę wyżej znowu z naszą partią, więc nutka D, nutka A sharp, nutka F i nutka D5. I teraz znowu musimy troszeczkę zejść, po to, żeby nam się to wszystko wyrównało ładnie. G i D. I zostaje nam takt numer 4. Na takcie numer 4 będziemy zamykać pętlę, więc tutaj sytuacja jest troszeczkę prostsza. Tych akordów będzie nieco mniej. C, A, F. Następnie nutka D. Następnie nutka A. Następnie nutka G. I nutka D. W ten sposób. Następnie akord z nutką A sharp. O. W ten sposób, następnie nutka F i następnie nutka, słuchajcie, D5. Okej, następnie słuchajcie, skopiujemy sobie ten akord. Myślę, że dokładnie tutaj. Następnie nutka C, G i D. Zastanawiam się tylko, jak tutaj teraz rytmicznie to fajnie poukładać. Myślę, że tak jest całkiem w porządku. Fajnie to wszystko wieńczy pętlę. Posłuchajmy sobie jeszcze całości, żeby mieć ogląd na to, jak to brzmi. No i myślę, że jest całkiem przyjemnie. Przejdźmy teraz, słuchajcie, do organów. Organy będą dosyć proste. Zaczniemy od nutki D7 i wszystkie akordy będą trwały takt, więc będą cztery akordy, łatwo to wszystko policzyć, ponieważ pętlę mamy czterotaktową. Zaczniemy od nutki D7, następnie nutka A sharp i następnie nutka G6. Zejdziemy do nutki F tym razem.
więc z energią schodzimy dużo, dużo niżej. Ale to wszystko myślę, że wyjdzie na plus, tak naprawdę. Trzeci akord to nutka A6, F6 oraz D6. Okej, okay, moi drodzy, i czwarty akord wieńczący całą pętlę to nutka G, nutka C i nutka A. I zobaczmy. Myślę, że całkiem przyjemne, przyznacie, co? I teraz została nam partia gitary, którą, słuchajcie, zagram z ręki. Zagram z ręki, bo tak po prostu brzmi ona dużo lepiej. To znaczy, według mnie brzmi ona dużo lepiej, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. To będzie jeden z elementów, który będzie improwizowany. Zobaczmy. Słuchajcie, mam dosyć dużą latencję, więc zanim zaczniemy może, to ja sobie faktycznie troszeczkę te latencje zmniejszę, powiedzmy na 512. I najwyżej wrócimy do tej właściwej latencji za chwilkę. Spróbujmy. Jest dużo, dużo lepiej i dużo prościej mi to nagrać, dzięki temu, tak jak słyszeliście, jest dużo bardziej w rytmie. Dobra, wróćmy teraz do tej latencji, którą możemy tutaj wrzucić po to, żeby uniknąć właśnie tych pstryknięć nieprzyjemnych, szczególnie dla was, tak myślę. I zobaczmy, jak to sobie zabrzmi teraz. Myślę, że jest całkiem okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kompozycję, to tak naprawdę wszystko mamy za sobą. No i cóż, moi drodzy, zapraszam do tworzenia sekcji rytmicznej. Dobrze, moi kochani, mamy za sobą kreowanie wszystkich linii melodycznych, że tak powiem, z wartością nutową, wartością tonalną, a teraz przyszedł czas na to, żeby skomponować sekcję rytmiczną, czyli perkusję, moi kochani. Zacznijmy, moi drodzy, od talerzy. Puścimy sobie crash na samym początku pętli, ponieważ on ją będzie dobrze zaznaczał po prostu. Dobrze będzie zaznaczał początek pętli. Dokładnie. Następnie puścimy sobie co cztery kroki tamburyn i wejdziemy od razu do pianorola i będziemy kombinować z tym, żeby ten tamburyn brzmiał troszeczkę lepiej niż brzmi na ten moment. Słuchajcie, spróbujmy. Bo teraz brzmi to komputerowo i troszeczkę płasko. Przytrzymujemy zatem shift i przeciągamy zaznaczone nuty. W ten sposób kopiujemy całą ścieżkę i ściszamy nuty zaznaczone, co będzie nam fajnie kreować rytmikę. Zobaczmy. Spróbujmy sobie dać jeszcze jedną nutkę wcześniej.
Okej, okay, słuchajcie, jestem mega zadowolony z tego, jak to brzmi na ten moment. Teraz moglibyśmy zaprogramować tomy, póki pamiętam, bo potem pewnie zapomnę. Zaprogramujmy sobie te tomy i zobaczmy, jak one będą sensownie brzmieć. A wiecie co myślę, że tę końcówkę tomów moglibyśmy zaprogramować sobie w triolach. I w ten sposób myślę, że będzie to brzmiało troszeczkę inaczej, ciekawiej. Zobaczmy. Dokładnie tak. Tak podejrzewam, że w pewnym sensie mógłby zagrać perkusista, który grałby na perkusji w zespole regowym, więc jak najbardziej. Moim zdaniem brzmi to ekstra, brzmi to świetnie, jest to jakieś złamanie rytmiki. Zostańmy przy tym zatem, zmieńmy sobie widok na taki, zdecydowanie taki wolę. Następnie, i teraz będzie troszeczkę zabawy, słuchajcie, ponieważ rytmika utworów reggae jest troszeczkę inna, jest można powiedzieć odwrócona lekko, więc będziemy zaczynać od snera. Dziwnie. I będziemy raczej rozstawiać snare właśnie w taki sposób jak tutaj. Być może nie będziemy tego rozstawiać non-stop tak samo, ale spróbujemy sobie pokopiować te snary na kolejne takty. I za chwilkę będziemy jeszcze kombinować z inną rzeczą, ale to za moment. Za chwilkę do tego przejdziemy. Podgłośnijmy troszeczkę te snary. Tutaj dajmy taki ghost snare. Takie drobne smaczki też powodują, że ten beat brzmi troszeczkę inaczej, ten utwór. No właśnie, więc budujemy w ten sposób troszeczkę zmienność całej partii, ale brzmi to moim zdaniem niesamowicie dobrze. Skupimy sobie pierwszy takt na trzeci takt, tak żeby one brzmiały bardzo analogicznie i tutaj, moi drodzy, też będziemy troszeczkę kombinować z zamknięciem tej pętli. Troszeczkę zmieniamy też wartość tonalną snera na samym końcu, w ten sposób uzyskujemy pewną zmienność, zamknięcie pętli. Ten sner brzmi niżej, więc schodzimy z energią w dół, co oznacza też zakończenie pewnego etapu i w tym przypadku akurat pętli. Możemy pokombinować też ze zmianą, słuchajcie, wartości tonalnej niektórych z tych snerów. Na przykład tych, które po prostu wydaje się, że lepiej będą brzmiały wyżej. Wszystko, słuchajcie, na ucho. Wszystko na ucho. Im bardziej na ucho, tym lepiej, moim zdaniem. Przede wszystkim dlatego, że to ucho podpowiada wam zwykle dobrze. Natomiast inne rzeczy mogą wam psuć troszeczkę dynamikę pracy.
A tutaj moglibyśmy z kolei wrzucić ten snare troszeczkę niżej. O, w ten sposób. I moim zdaniem brzmi to dużo, dużo ciekawiej. Skopiujmy sobie tę partię do drugiego snera. Zlayerowanie ze sobą tych dwóch dźwięków powoduje, że one brzmią pełniej, ciekawiej. Teraz jeszcze bym się tylko pokusił o to, żeby odsunąć ten wyższy snare, troszeczkę dalej w przestrzeni czasowej, troszeczkę dalej od siatki, żeby one się ze sobą jednak troszeczkę odkleiły od siebie, o, w ten sposób. Zobaczmy. I żeby stworzyć efekt stereo, możemy je troszeczkę rozciągnąć w przestrzeni, w panoramie. Wróćmy jeszcze na chwilkę do tomów i tutaj spróbujemy je też rozlokować w przestrzeni, korzystając z narzędzia Control i Note Pen. Czyli tutaj osobno dla każdej nuty będziemy programować, w którym, słuchajcie, miejscu w panoramie ona będzie wybrzmiewać. I tak jak słyszycie, już w tym momencie jesteśmy troszeczkę bardziej w domu, jeśli chodzi o rozlokowanie tych nut w przestrzeni. I brzmi to zdecydowanie ciekawiej dzięki temu, ponieważ te nuty zostają rozlokowane po różnych stronach panoramy. Mamy pewną różnorodność, jeżeli chodzi o brzmienie i też o perkusję po prostu. Słuchacz jest troszeczkę bardziej omiatany tymi dźwiękami ze wszystkich stron, co powoduje, że ten utwór tak szybko się nie nudzi, a przynajmniej można w nim odnaleźć jakieś smaczki, które są po prostu ciekawe z punktu widzenia słuchacza. Zobaczmy, co możemy zrobić z kickiem. On tak naprawdę nie jest tutaj aż tak konieczny, prawda? Ale spróbujmy go gdzieś wkleić. Być może zmieńmy tylko, o właśnie, wycentrujmy go w panoramie i teraz możemy działać. I dokładnie w ten sposób kick może sobie uderzać. Nie ma tutaj zbyt dużo do roboty. Myślę, że nie ma też co kombinować z tym, jak on ma uderzać, bo to brzmi całkiem dobrze. Zobaczmy. No słuchajcie, moim zdaniem jest to stworzone bardzo, bardzo przejrzyście i bardzo, bardzo dobrze, więc mamy stworzoną sekcję rytmiczną, mamy stworzoną kompozycję wszystkich ścieżek z wartością tonalną, z nutami. Tym samym myślę, że możemy swobodnie przejść do etapu miksu. Okej, moi kochani, mamy za sobą zbudowanie świetnej sekcji rytmicznej, mamy do tego bardzo przyjemną kompozycję złożoną z pianina, z gitary, z trąbki i z organów, no i do tego mamy oczywiście linię basową, równie dobrą. No to co? Pomiksujemy troszkę, co? Jak widzicie, ja już wszystkie elementy tego utworu mam rozłożone na poszczególnych kanałach miksera i możemy sobie swobodnie przejść do etapu miksowania. Zacznijmy od tego, żeby sobie tutaj powoli dostosować głośności poszczególnych kanałów pomiędzy sobą, w zależności głośności. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Start.
Myślę, że jest całkiem okej. Okay. Tutaj nie za wiele trzeba zmieniać. Spróbujmy jeszcze, słuchajcie, zanim pamiętam, setupować sobie grupy, bo zauważyłem, że nie zrobiłem tego wcześniej, a myślę, że warto, więc w tym momencie setupujemy sobie grupę dla sekcji rytmicznej, łącznie z basem. Nazwijmy ją po prostu rytmiczna, wybierzmy dla niej fajny kolorek. Ja zawsze wybieram ten szary tutaj, bo on się w miarę odznacza od wszystkich. Okej, mamy sekcję rytmiczną i teraz moglibyśmy sobie jeszcze stworzyć sekcję instrumentalną. Grupę instrumentalną, w tym momencie ją tworzymy. I myk. I mamy stworzone dwie grupy, teraz po prostu podlinkujemy sobie wszystkie kanały z danej grupy do kanału wyznaczonego, czyli tutaj do rytmicznej, a resztę do instrumentów. I super, i wszystko gra, wszystko działa. I teraz, moi drodzy, moglibyśmy pokusić się o to, żeby rozłożyć poszczególne instrumenty w panoramie. Spróbujmy rozłożyć kick i bass po około 4% w jedną i w drugą stronę. Bass nawet moglibyśmy troszeczkę dalej, ale to za chwilkę się okaże, czy będzie miało to sens. Zobaczmy. Monofonizujemy większość ścieżek po to, żeby troszeczkę uzyskać pomiędzy nimi separację, natomiast bardzo chciałbym, żeby organy były w stereo, mocniej niż reszta ścieżek, głównie dlatego, że one stanowią jakby takie wypełnienie, jeżeli chodzi o refren, bo mam zamiar ich użyć w refrenie i tam też chciałbym, żeby troszeczkę poszerzyły obraz całego utworu. Pianino oczywiście też troszeczkę puszczamy w stereo, bo jest to jeden z głównych elementów utworu, natomiast jeżeli chodzi o sekcję rytmiczną, w tym bas, słuchajcie, wolę to puścić bardziej w mono niż mniej, głównie dlatego, że snare i tak mamy rozłożone po lewej i po prawej stronie, w ten sposób one między sobą tworzą i tak obraz stereo w jakiś sposób, natomiast cała reszta, no to są sample, pojedyncze uderzenia, więc nie ma sensu, żeby one były zbyt szeroko, jedynie szeroko mogą być ewentualnie tamburyny i crash. Ale nie widzę sensu, ponieważ one no i tak będą rozłożone w panoramie, jeden w jedną, jeden w drugą stronę, więc nie widzę w tym żadnego sensu. Zobaczmy tylko jeszcze, czy tamburyn może być zamieniony z crashem. Zdecydowanie bardziej na plus, ponieważ pamiętajmy, że po prawej stronie mamy już trąbkę, a jeżeli mamy tam trąbkę, to lepiej tamburyn puścić po lewej stronie, ponieważ to są takie dwa instrumenty, dwie ścieżki, które mogą na siebie nachodzić w spektrum częstotliwości, więc w ten sposób uzyskujemy logiczne miejsce dla obu z tych ścieżek. Zobaczmy, jak to brzmi. Wsłuchajmy się. Nie wiem, czy do końca dobrym pomysłem jest puszczanie gitary tak mocno po jednej ze stron, ale zauważmy, że blisko centrum jest bas, który gra w bardzo podobnych częstotliwościach co gitara i chciałbym je troszeczkę od siebie odseparować, więc gitara póki co zostanie po lewej stronie panoramy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o panoramowanie i poziomy głośności, to tak naprawdę wszystko mamy zrobione i teraz moglibyśmy przejść do... powoli do korekcji tak naprawdę. Zacząłbym od tego, że od wszystkich instrumentów nazwijmy to tonalnych, tak?
które mają wartość nutową, czyli od pianina, od trąbki, od organów i od gitary, odciąłbym najniższe częstotliwości po to, żeby zrobić miejsce w sekcji rytmicznej, między innymi dla basu i dla stopy. Ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby nasze instrumenty zaczęły brzmieć jak nie instrumenty, więc troszeczkę ostrożniej do tego podejdźmy. Zobaczmy, bo brzmi to pianino całkiem ciekawie w tym momencie. Zobaczmy. Teraz zajmijmy się nieco trąbką. Zrobiliśmy miejsce w partii pianina, troszeczkę podbiliśmy w tym miejscu, gdzie wycinaliśmy pianino, podbiliśmy troszeczkę właśnie trąbkę. Myślę, że brzmi to całkiem przyjemnie, słuchajcie. Teraz jeszcze to, co bym zrobił, to troszeczkę, przepraszam bardzo, troszeczkę bym nasycił naszą trąbkę. Ponieważ ona troszeczkę bardziej nasycona brzmi faktycznie jak instrument dęty, jak trąbka, nie jak sztuczniak z VST-ka. I może być troszeczkę ciszej, myślę, że i tak brzmi to w miarę pełnie. I teraz organy, moi drodzy. Wejdźmy w korektor, odetnijmy najniższe częstotliwości. One są dosyć przyjemne w tych organach, ale zobaczymy. Może to jakoś niespecjalnie zaszkodzi. Podcinając górę z organów, zostawiając tylko środkowe częstotliwości, uwalniamy pianino i uwalniamy trąbkę. W ten sposób brzmi to całkiem fajnie. Oczywiście, jeżeli odetniemy też niższe częstotliwości z organów, to myślę, że będziemy mogli zrobić troszeczkę miejsca dla gitary i to za chwilkę spróbujemy zrobić. Zobaczmy, czy nam się to uda. Oczywiście, że tak. Tutaj mniej więcej w tym miejscu podbijemy troszeczkę gitarę. Jest ona troszeczkę przytłumiona w tym momencie, traci nieco na charakterze, ale dzięki temu uzyskujemy sporo miejsca dla basu, który i tak też musi znaleźć swoją przestrzeń w całym utworze, więc teraz zajmijmy się basem, moi drodzy. I zobaczmy, co możemy tutaj zdziałać. Chciałbym, żeby ten bas troszeczkę był agresywniejszy w swoim brzmieniu. Zobaczymy, czy uda nam się to wypracować. Stosuję dosyć agresywne odcięcie po to, żeby właśnie wzmocnić jeden punkt przy samym dole, żeby też troszeczkę właśnie wzmocnić te charakterystyczne częstotliwości, które pojawiają się na początku uderzeń każdego uderzenia basu. O, w ten sposób to ujmijmy. One się pojawiają w różnych momentach, ale staram się trafić mniej więcej w uśrednioną wartość.
Podbicie w okolicach 300 Hz służy temu, żeby odnaleźć częstotliwości wyższe, harmoniczne, troszeczkę takie bardziej twarde, basowe. To też fajnie wpływa na brzmienie. Powiedzmy, że są gdzieś w tych okolicach. Odetnijmy górę, podetnijmy ją troszeczkę. Nasyćmy brzmienie basu, korzystając z wtyczki Fruity Blood Overdrive. Nasycając troszeczkę wyższe częstotliwości, uzyskujemy troszeczkę więcej przebicia basu w całym miksie i myślę, że to działa bardzo pozytywnie. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, chciałem uzyskać takie brzmienie basu, powiedzmy to, no właśnie agresywniejsze. I w ten sposób to uzyskujemy. Jeszcze ostatnia rzecz, którą zrobimy na basie, to jest kompresja. Skompresujemy ten bas w ten sposób, żeby uzyskać taki charakterystyczny klik transientu każdej nuty basu na samym początku. Natomiast później, żeby utrzymać w miarę stałą głośność tego instrumentu. Agresywne ustawienia, zmniejszamy troszeczkę atak, bo już wiem, że on będzie za długi. Podkręcamy gain odrobinkę i spróbujemy ustalić odpowiednie wartości dla parametru threshold i ratio. Lecimy. Okej, i mamy ten fajny klik na początku basu, o to mi chodziło. Zobaczmy, jak to zabrzmi w kontekście całego utworu. Zweryfikowałbym tylko jeszcze jedną rzecz. Zobaczyłbym na Channel Rec, czy możemy ewentualnie odsunąć bas w czasie. Oczywiście, że możemy. Odsuwając go od siatki też nieco, separujemy go od reszty instrumentów, w ten sposób bas troszeczkę bardziej się będzie odznaczał, tym bardziej, że ma ten klik na początku, więc to ze sobą świetnie współgra. I teraz, moi drodzy, możemy przejść powoli do reszty instrumentów. Tutaj za długo nie będziemy kombinować, ponieważ perkusja moim zdaniem, w mojej opinii brzmi bardzo, bardzo fajnie. Jedynie postaram się troszeczkę okiełznać częstotliwości, które nie będą aż tak newralgiczne z punktu widzenia brzmienia każdego z sampli, ale pozwolą nam troszeczkę wyczyścić miks. Pozbycie się ich pozwoli nam wyczyścić miks. Teraz tamburyn. No i tak jak widzimy, tamburyn gra głównie na najwyższych częstotliwościach, więc swobodnie możemy podciąć najniższe wartości i cieszyć się czystym brzmieniem tamburyna. Które nie psuje nam wartości całego miksu. Teraz tom. Zobaczmy. Tak jak widzimy, on nie wybrzmiewa aż tak mocno na niskich częstotliwościach, więc swobodnie możemy sobie pozwolić na to, żeby odciąć go mniej więcej w tym miejscu, podbić lekko ten body, czyli częstotliwości najbardziej wyraźne i newralgiczne dla jego brzmienia, następnie podciąć nieco środek i uwypuklić częstotliwości wyższe, dzięki czemu tom będzie się troszeczkę lepiej przebijał przez miks. I dokładnie też to się dzieje. Zostawiamy w takim razie tom, przechodzimy do snera. Na razie przyciszymy sobie pozostałe główne elementy perkusji, czyli kick i snare kolejny i zajmiemy się tym, który mamy na tapecie w tym momencie.
Jak słyszymy, ma on dosyć fajne, niskie częstotliwości, w związku z tym spróbujemy nieco uwydatnić. Oczywiście podbijemy go też w okolicach 5 kHz, co nam gwarantuje wydobycie z niego tego charakterystycznego trzasku werbla. Zobaczmy, czy to się sprawdzi. Oczywiście, że się sprawdza i brzmi całkiem przyjemnie. Skupmy się teraz na snerze numer 2. Który jest generalnie bogatszy w częstotliwości środkowe. Tym samym podbijamy częstotliwości niskie, za które odpowiada drugi snare. Tak samo podcinamy częstotliwości niskie, za które jest odpowiedzialny drugi snare. Podcinamy lekko częstotliwości wysokie, w których ten drugi snare też oscyluje. I zostawiamy lekką górkę na częstotliwości mniej więcej środkowe. Zobaczmy, jak to brzmi. I brzmi to bardzo fajnie, jest pełne, jest dynamiczne i jest przyjemne w odsłuchu po prostu. Teraz zajmijmy się kickiem. Z kickiem za dużo naprawdę nie będziemy kombinować. Spróbujemy tylko nieco polepszyć jego brzmienie. Być może podbić niższe częstotliwości, żeby miał troszeczkę lepszy impact wejście. Kick nie jest aż tak istotny w tym przypadku, ale moim zdaniem troszeczkę poprawiliśmy jego brzmienie. Podbiliśmy niskie częstotliwości, dzięki czemu słychać ten taki charakterystyczny stukot kicka gdzieś tam w tle i to działa jak najbardziej pozytywnie. Podbijamy częstotliwości, w których często znajduje się tak zwana kartonowa stopa. To brzmienie takie niezbyt przyjemne dla ucha, natomiast podbijamy też wysokie częstotliwości w okolicach 3 kHz po to, żeby nasz kick wyraźnie się przebijał przez miks. No i jest fajnie, moi drodzy. Moim zdaniem jest to całkiem sensowne rozłożenie instrumentów. Została nam tylko praca na grupach, jeżeli chodzi o miks, więc to powoli robimy. Puszczamy sobie samą sekcję rytmiczną, ładujemy tutaj kompresor, ustawiamy dosyć agresywne ustawienia, czyli niski threshold, wysokie ratio i zobaczmy, co możemy zrobić. Myślę, że te ustawienia są całkiem ok, bo żaden z elementów nie słychać, żeby był mocno tłamszony przez kompresor. Brzmi to całkiem spójnie, troszeczkę się zlepiło. Jest ok, lecimy dalej. W takim razie na grupie instrumentów ponownie zapinamy kompresor. Ustawiamy dosyć agresywne parametry, threshold i ratio i zaczynamy kombinować. Myślę, że jest całkiem ok. W tym przypadku tutaj też za dużo roboty nie ma. Załadujmy tylko jeszcze, słuchajcie, reverb na nasze instrumenty. Bardzo delikatny, słabo go słychać, ale myślę, że to wpływa pozytywnie na ogólne brzmienie. Przejdźmy jeszcze na chwilkę tylko do, słuchajcie, snera i na snare pierwszy, który jest
Dokładnie, jest troszeczkę bardziej wyrazisty w wysokich pasmach. Spróbujemy nałożyć reverb i zobaczymy, jak to wyjdzie. Damy lekki pre-delay, tak żeby nasz snare najpierw wybrzmiał, a dopiero później pojawił się reverb na niego nałożony. Przepuścimy troszeczkę więcej wyższych częstotliwości, niskie odetniemy. Puścimy troszeczkę w mniejszym pokoju. Parametr wet zmniejszymy i puścimy go nieco bardziej w mono. Zobaczmy. I to też fajnie nam buduje przestrzeń. Reverb jeszcze wrzuciłbym, słuchajcie, na tamburyn. Ale tym razem troszeczkę dłuższy, słuchajcie, i lekki pre-delay ponownie. Zbudujmy tę przestrzeń odrobinę. Ok, słuchajcie, moi drodzy, z mojej strony to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o mix. Możemy startować z aranżacją. Okej, moi kochani, zmagania z mikserem mamy już za sobą, więc przyszedł czas na to, żeby poskładać cały utwór do kupy w sensowną całość. Stworzymy teraz jakiś fajny aranż. Przejdźmy zatem powoli do okna playlisty. Jak widzicie, wszystkie ścieżki mam już rozlokowane na poszczególnych patternach, w związku z tym możemy kliknąć okno aranżacji zwane playlistą też i możemy swobodnie zacząć naszą zabawę w tym kierunku. Zaczniemy oczywiście od dwóch ścieżek, które nakreślą nam troszeczkę i słuchajcie, charakter utworu i jego rytmikę, czyli od pianina i gitary. Następnie, słuchajcie, dorzucimy bas oraz całą sekcję rytmiczną, tak żeby nie trwał też zbyt długo ten szkic. Resztę będziecie mogli stworzyć sobie we własnym zakresie. Oczywiście, na podstawie zdobytej wiedzy i tutaj zrobimy takie wprowadzenie z tomów, które nas w jakiś sposób pchnie w całą sekcję rytmiczną i w zwrotkę tym samym. W ten sposób i tak naprawdę mamy już większość ścieżek stworzonych. Teraz tylko skopiujemy sobie te patterny i dodamy elementy rozwijające. Na drugiej pętli dodamy horny, które będą nas wprowadzać powoli na refren. Oczywiście tutaj stworzymy sobie przejście. Tutaj też stworzymy sobie przejście i refren będą wspomagać organy. I w tym miejscu będą wszystkie ścieżki. Myślę, że to jest jakaś sensowna całość. Za chwilkę tylko pokombinujemy jeszcze sobie tutaj z pewnymi przejściami. Myślę, że możemy sobie swobodnie podciąć nieco o w tym miejscu. Tutaj możemy sobie na przykład odciąć tylko i wyłącznie kick oraz to. Tutaj odetniemy nieco, słuchajcie, snare'ów i zostawimy tylko na przykład samą końcówkę. O, w ten sposób. I myślę o tym, żeby jeszcze odciąć bas. W ten sposób wprowadzimy pewną wariację. Zobaczmy, jak to sobie zabrzmi. Na początek posłuchajmy, jak będzie brzmieć przejście. Ok, teraz zobaczmy przejście na refren. I zobaczmy, jak będzie brzmiało zakończenie. Słuchajcie, moim zdaniem brzmi to bardzo sensownie i bardzo, bardzo przyjemnie. Jedyna rzecz, którą bym zmienił, to zmienił miejscami to z tym. Ponieważ wydaje mi się, że bardziej efektowne będzie to przejście. O, to dokładnie w tym miejscu, niż na koniec refrenu. Zobaczmy w takim razie.
Jak najbardziej, moim zdaniem to działa na plus. Zobaczmy jeszcze tylko, jak będzie ten refren sobie tutaj spokojnie wychodził. Myślę, że jest okej, moi drodzy. I tak naprawdę w tym odcinku Selfmade Beats z mojej strony to wszystko. Ja jestem Bonifacy, kłaniam się wam niezwykle nisko, dziękując za uwagę i za goszczenie w kolejnym odcinku Selfmade Beats, w którym robiliśmy utwór w stylu reggae. Moi drodzy, jeśli film wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę. Pamiętajcie też o tym, żeby zostawić w sekcji komentarzy odpowiedni komentarz, jeżeli chcielibyście zobaczyć coś w kolejnych odcinkach, co mogę dla was przygotować, jeżeli będzie się to mieścić w ramach standardów serii, i pomysłu w ogóle na całe Selfmade Beats. Oczywiście postaram się coś takiego stworzyć. Pamiętajcie też, że jeżeli nie chcecie przegapić niczego z mojego kanału, z tego co się pojawia na bieżąco, dajcie suba, bo dwa razy w tygodniu pojawiają się poradniki z FL Studio. Myślę, warto to wszystko śledzić, bo rzeczy tworzymy wspólnie, bardzo fajne. Jeśli znajdziecie chwilę, to możecie też wpaść do mnie na Facebooka i na SoundClouda. Linki do tych profili znajdziecie w opisie do tego filmu i oczywiście jesteście tam bardzo mile widziani, także serdecznie was tam zapraszam. No i cóż, moi drodzy, dziękuję wam jeszcze raz za uwagę, za chwilkę puszczę wam ten beat dwukrotnie, żebyście mogli się z nim osłuchać, żebyście mogli podjąć odpowiednie akcje i pamiętajcie, że link do sesji z projektem, z wszystkimi samplami, ze wszystkimi ścieżkami MIDI z tego odcinka znajdziecie w opisie do filmu, także serdecznie was zachęcam do zejścia w dół pod film, przeczytania opisu, zostawienia komentarza i po drodze zostawienia lajka oraz suba. Trzymajcie się. Do zobaczenia w przyszły czwartek o godzinie 20 w kolejnym Selfmade Beats. Cześć!